Dzień dobry, a my jesteśmy cały czas w Hyundaiu i startujemy. Moim gościem Rafał Gębura. Tak siedzimy od kilku minut i przysłuchujemy się temu, co się działo w studio na Domaniewskiej, ale mój gość jest na tyle ciekawą osobą, że zacznę od bardzo krótkiego przedstawienia. Rafał jest dziennikarzem, youtuberem, kreatorem i wyznawcą stylu mało mówię, nie błyszczę, słucham. Okay. Właściciel projektu A 7 metrów pod ziemią. Czułbyś się lepiej, jakbyśmy wystartowali z garażu? Nie, bez przesady. Witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za przedstawienie. Słuchaj, dzisiaj postaram się nieco wyjść z tej roli, czyli nie będę tylko słuchał, ale postaram się też coś więcej mówić, obiecuję. Osiągnąłeś sukces, grubo ponad milion na platformie YouTube'owej, subskrypcji ludzi, którzy cię obserwują. Nie powiem, że mam 100% odznaczonych wszystkich odcinków, ale widziałem dealera, gangstera. No to takie kultowe. Narkomana, kultowe osoby, czyli cały łańcuch, jeżeli chodzi o Co za tematyka? Księdza, psychologa, psychiatrę, terapeutę, łącznie z moim kolegą Gromowcem Nawalem. Tak jest. Fajne odcinki oglądałeś. Tak, oglądałem fajne odcinki. A powiedz mi, który odcinek w twojej głowie nie został na dłużej? Nie, po prostu wykonałem swoją pracę, zrealizowałem plan. Tak to się klika, bo rozumiem, tak, że twoje odczucie nie zawsze z tą klikalnością współgra. Nie zawsze, tak. To zdecydowanie tak jest. Łukaszu kochany, to jest trudne pytanie, ponieważ tych wywiadów było już kilkaset, więc za każdym razem, kiedy słyszę pytanie, który jest jakiś szczególny, wyjątkowy, mam z tym duży kłopot. Dobra, zmieniam pytanie. Nie, poczekaj, zmieniam pytanie. Czy jest odcinek, który naprawdę długo został w tobie, że analizowałeś, wow, to była ciężka historia. Ja miałem świadomość, że to będzie ciężkie, ale to we mnie zostało. Tak, jest wiele takich niestety odcinków, które się ciągną i myślami zostają ze mną. To są zazwyczaj te najtrudniejsze rozmowy. One są często wyczerpujące emocjonalnie. No nie chcę może tak z grubej rury, ale w sumie mnie do tego zmuszasz. Wszystkie rozmowy na przykład dotyczące historii związanych z tym, że odchodzą dzieci, były dla mnie absolutnie wyczerpujące emocjonalnie, były takie, które sprawiały, że potrzebowałem jakoś odsapnąć, odpocząć. Miałem nawet taki moment przeciążenia, co szczególnie, to szczęśliwie jakoś się złożyło z tym, że na kanale pojawił się też nowy cykl. To były rozmowy wtedy z osobami znanymi, z celebrytami i pomyślałem sobie, o Jezu, co za ulga, jak miło odsapnąć od tych najcięższych tematów. Więc pewnie wskazywałbym na takie wywiady, jako te, które gdzieś tam jednak zostają z człowiekiem. Marka osobista, bo i YouTube, i media społecznościowe, na których jesteś bardzo aktywny, to bardzo potrzebna rzecz. Kreowałeś ucząc się, czy to było po prostu takie, jestem więcej niż pewny, że moja osobowość, mój pomysł na 7 metrów pod ziemią, to jest sztos. To jest po prostu samograj, który odpali. Kiedy nastąpił ten moment, że w domu po emisji kolejnego odcinka usiadłeś i powiedziałeś, to się chyba udało? Pewien siebie nie byłem. Chciałbym mieć taką pewność siebie na samym początku. Natomiast ja w ogóle nie miałem takich założeń i oczekiwań, że to zakończy się sukcesem. Nie bój się tego powiedzieć. Sukces. Okej, no tak. Milion to jednak jest coś. Więc jest to niewątpliwie sukces, ponieważ jest to coś, co jednak odmieniło moje życie, więc nie bójmy się tego słowa. Masz oczywiście rację. Natomiast no, zaczynając nie miałem tej pewności i pomysł i założenie było tylko takie, aby stworzyć sobie jakąś taką zawodową niszę, jakąś taką przestrzeń, miejsce w sieci, gdzie będę mógł robić coś po swojemu, na swoich zasadach. Nie słuchać naczelnego, nie słuchać żadnego naczelnego, żadnego wydawcy, tylko po prostu po swojemu, powolutku, spokojnie, z uważnością i bez pośpiechu.
założenie było takie, że te wywiady będą dłuższe. No z czasem są coraz dłuższe. Więc to, co się wydarzyło, to było duże zaskoczenie, ale odpowiadając na to, kiedy był taki moment... Ja nie wiem, Łukasz, jak to się wydarzyło, bo to było niesamowite w tym sensie, że ludzie nie chcą tego słuchać. Odcinek... Poczekaj, nie, ludzie nie chcą tego słuchać. Osiągnąłem sukces, ale ja, no, drodzy Państwo, nie no wiem, kamera. Jak to się stało? Fajny pomysł, 7 metrów pod ziemią, garaż, miejsce, które dzisiaj stało się kultowe. Nie możesz mi odpowiedzieć. No nie wiem, jak to się ale stało. Ale nie wiem, Łukasz, dlatego że ten pierwszy odcinek już zaczął robić takie wyświetlenia, których nie powinien robić. Aha. Bo to nie jest normalna sytuacja, że tam jest kanał. Chociaż wiesz co, właściwie to się zdarza coraz częściej, że jest nowy kanał, jest pierwszy odcinek i ta oglądalność jest imponująca. Więc może w ten sposób, trzeba założyć nowy kanał, trzeba zrobić coś ciekawego i się udaje. I później to zaskoczyło. Mogę ci jedynie odpowiedzieć, jeżeli potrzebujesz takiego momentu, abym jakiś wskazał, to po 11 miesiącach mogłem pójść do swojego przełożonego i powiedzieć: odchodzę. I to było jak w tej reklamie to lotka, że wiesz, od dzisiaj mi to lotto. To był przyjemny moment. Dobrze, to był przyjemny moment, kamień spada z serca, ale jak zamknęły się twoje drzwi, za tobą drzwi redakcji, wyszedłeś z budynku, nie było takiej obawy? Wow, co ty stary teraz zrobiłeś? Przecież ta fala może gdzieś się tam kiedyś załamać. YouTube, no nikt nie nawiązał takiego długiego romansu z algorytmem. Tak, tak, doskonale zdiagnozowałeś to, co się działo w mojej głowie. Ta obawa towarzyszyła mi, myślę, że przez pierwsze lata, obawa, że to się za chwilę skończy. Całkiem poważnie. I no też początkowo oczywiście ja myślę, że ja mógłbym wcześniej odejść ze swojej pracy, tak w takim sensie finansowym, że już bym się utrzymał, ale wolałem dmuchać na zimne i poczekać, kiedy faktycznie będę pewien, że mogę sobie na to pozwolić. Więc no te obawy cały czas gdzieś tam mi towarzyszyły, ale w ostatnim czasie przyznaję, że chyba się od tego jakoś uwolniłem, wyleczyłem, bo no to już jest 5 lat, nie wiem kiedy to minęło, ale to już jest 5 lat i no to chyba jest najwyższy czas, żeby przestać się ciągle obawiać, że to się za chwilę skończy. I jesteś przedstawicielem bardzo wąskiej grupy, która odniosła sukces na YouTubie, nie bawiąc się w showmaństwo, nie biegając półnagi. Podczas oglądania twoich materiałów ja się zastanawiam, czy ty tam jeszcze jesteś, bo wygląda to, jakbyś był konsjerzem, który otwiera drzwi, proszę usiąść, witam w moich skromnych, ale już kultowych progach i opowiedz mi swoją historię. Jak najmniej ciebie to był klucz do sukcesu? Wiesz, po drugiej stronie tak, są wielkie tak, gwiazdy tak, telewizji, tak. Które znaczy, ja nie mam takiej robią wielkie show na chyba. Huki. Znaczy, tak, w ogóle nie takie były założenia. To jest jakby... Jedno to jest kwestia osobowości. Ja nie jestem showmanem, z całą pewnością. Nie jestem osobą, która rzuca dowcipami, chociaż może prywatnie więcej. Ale wiesz, ja byłem dziennikarzem, który zajmował się tematami społecznymi, poważnymi. I to lubiłem i cały czas to lubię. Więc ja sobie wymyśliłem taki format, który jakoś będzie przystawał do tego, więc to musiały być takie poważniejsze rozmowy. Wiesz, Łukasz, no, dzisiaj sobie o tym gadamy, a wtedy ja się bałem, że mnie po prostu naczelny wywali za te wygłupy w sieci. I to była poważna obawa. Więc pamiętam, że nawet był taki moment, że kiedy ten kanał rósł za szybko, no to ja się obawiałem, że komuś to się nie spodoba. Rafał, zaproś go dzisiaj. To by było dobre. No nie, może nie mam takiego przestronnego biura. Czy nie mam ochotę. Dlaczego? Ale na pewno to byłoby ciekawe spotkanie. Ale nie zatrzymujesz się. Powiedziałeś, że 5 lat, grubo ponad milion 200 strzelę na YouTubie. Ale ty się nie zatrzymujesz. Wystartowałeś z nowym projektem, pokój numer 7. I tam... Przesadzę, jak powiem, starasz się pokazać rzeczy ważne i edukujesz? Chyba nie. Mam nadzieję, że to nie jest przesada, bo faktycznie taka była intencja. To jest zupełnie nowy format, który sobie wymyśliłem, ponieważ mam jakąś taką nieznośną cechę, która polega na tym, że ciężko mi usiedzieć w miejscu i ciągle coś wymyślam. Tych pomysłów jest za dużo w stosunku do możliwości i czasu. I ten pomysł kiełkował wiele, wiele miesięcy.
aż w końcu uznałem, że robimy i się udało. To jest taki format, który w założeniu ma polegać na tym, że bohaterowie opowiadają, dzielą się swoimi niełatwymi doświadczeniami, czasem takimi hardkorowo niełatwymi doświadczeniami. I to jest przede wszystkim po to, żeby wymieniać doświadczenia. Ja mam w sobie takie przekonanie, nabyłem to przekonanie nie tylko przeprowadzając te swoje wywiady, ale też jakoś życie prywatne mnie tego nauczyło, że wymiana doświadczeń to jest coś niezwykle cennego i to jest coś, czego wszyscy możemy wzajemnie czerpać i to jest coś, co w takich niełatwych życiowych sytuacjach naprawdę może nam pomóc. Dać nam jakąś otuchę, wsparcie, to jest bardzo ważne, aby nie robić z pewnych tematów tabu, aby o tym rozmawiać, oswajać, bo kiedy komuś dzieje się krzywda albo coś złego, to często jest takie poczucie, że jestem w tym absolutnie sam na całym świecie. Mhm. Sam, dlatego że nikt inny o tym nie opowiada i nie mówi. A u ciebie to można dostać, słuchaj, nie jesteś sam, jest osoba z podobnym doświadczeniem albo jeszcze większą traumą, którą przeżyła. I co ważniejsze, bo absolutnie nie chodzi o to, żeby się licytować w tych doświadczeniach, tylko o to, aby pokazać, że można sobie z czymś poradzić, że można z czegoś wyjść, że można że to może minąć. Może, jakby intencja jest taka, dajmy nadzieję, pokażmy, że jeśli nawet dzisiaj nam się wydaje, że to jest absolutny koniec świata, to może po obejrzeniu takiego odcinka ktoś pomyśli, że jest jednak nadzieja dla mnie, że może jednak coś się zmieni. No i taki sobie pomysł gdzieś tam powstał i pierwsze odcinki już się pojawiały, odsyłam na YouTube'a. Myślę, że są bardzo ciekawe. W niedzielę kolejny odcinek. Ale jesteś też ryzykantem o wielkim sercu. Przed nami WOŚP i wpadłeś na genialny pomysł wylicytowania spotkania z tobą. Właśnie chciałem cię zapytać, czy nie masz... Nie chodzi o spotkanie ze mną, tam wiesz... Nie, chodzi o to, żeby osoba, która wylicytuje... przebywanie z tobą, obcowanie 60 minut w tym ciemnym, mrocznym garażu, ja tam się momentami bał. Wiesz, że to jest bardzo duże ryzyko. Świetna idea, pomożesz. Ja uwielbiam WOŚP, sam jestem zaangażowany, Jurek Owsiak. Żyj nam 100 lat i pomagajmy wszyscy, ale jednak naprawdę podjąłeś duże ryzyko, bo no nie wiesz do końca, na jaki rys charakterologiczny trafisz po drugiej stronie. Dokładnie takie samo było moje myślenie przez jakieś 2 lata, kiedy nosiłem się z tym pomysłem. Ale jednak była jakaś taka obawa, że no nie wiadomo, kto tę aukcję wylicytuje. Ale też jakoś to w sobie przepracowałem. Wychodzę z założenia, że cel jest absolutnie tutaj nadrzędny. I jakie są szanse, Łukasz, że wylicytuje tę aukcję ktoś, kto ma złe serce, kto ma złe intencje? Ja myślę, że niewielkie. Myślę, że jednak inicjatywa Jurka Owsiaka skupia naprawdę fajnych ludzi i wierzę głęboko w to, że wylicytuje tę... W ogóle jestem bardzo ciekaw, kim będzie ta osoba. Podchodzę do tego z dużą otwartością. Może to będzie ktoś, kto za wszelką cenę będzie chciał opowiedzieć swoją historię, historię swojego życia, podzielić się jakimś ważnym doświadczeniem. A wiesz, a może będzie to po prostu jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał opowiedzieć o swojej firmie. Proszę bardzo, jakby od tego jestem, znaczy nie od tego jestem, ale dzisiaj, tego dnia od tego jestem, dam tej osobie swoją przestrzeń, będzie mogła opowiedzieć o tym, o czym będzie chciała. Chodzi o to, aby wesprzeć WOŚP i mam nadzieję kupić ciutkę więcej sprzętu, który pomoże diagnozować sepsę. Wielka orkiestra jest z nami od 10 lat. Długo dojrzewałeś, bo pomyślałeś, zastanawiałem się od 2 lat nad takim projektem, a zanim stałeś się wielką gwiazdą YouTube'a i człowiekiem... No ale słuchaj, jak ja będę miał 1 200 000, daj sobie spokój. To nie wiem, czy odbiorę od ciebie telefon, jak zadzwonisz do mnie i zaprosisz mnie. Mnie nazywasz wielką gwiazdą, a to twoje zdjęcie jest na elewacji tego, na elewacji. Na, jak to się nazywa? Na boku tego samochodu. A, tak, no akurat wiesz, brakowało jednej męskiej twarzy. No, akurat ja miałem w 93, pamiętasz co robiłeś?
jak ruszała wielka orkiestra? Byłem 5-letnim dzieciakiem. Który pobiegł na koncert. No właśnie, ja zawsze gdzieś tam biegałem i bardzo lubiłem tę inicjatywę, bo ja myślę, że może to właśnie ma znaczenie, że ja jestem z lat 80. i kiedy dorastałem, kiedy byłem dzieciakiem, no to WOŚP nabierał wiatr w żagle i działo się dużo i ja zawsze przeżywałem te wszystkie finały i to czułem, że to jest moje święto. Czułem, zawsze się angażowałem. Pamiętam, że w pokoju u siebie miałem na drzwiach ponaklejane serduszka oczywiście. Klasyczny obrazek pokoju dziecięcego z lat 90. Ale też, wiesz, ja na przykład zawsze się angażowałem w jakieś samorządowe rzeczy w szkole i tam organizowałem jakieś sztaby, jakieś licytacje, jakieś zbiórki, więc to zawsze było mi bliskie. Kilka lat temu, 2 albo 3, też udostępniłem taką aukcję, ale to była możliwość wylicytowania wspólnego skoku ze mną ze spadochronem. Asia, fantastyczna dziewczyna, wylicytowała taki skok. Ta kwota była nieco niższa, ale się po czasie zorientowałem, że pomysł fajny, ale jednak chyba ta aukcja była ciutkę zbyt niszowa, bo przecież nie każdy ma w sobie gotowość do tego, żeby wyskakiwać z samolotu. Dziś jest to możliwość udzielenia wywiadu. W tej chwili kwota 13 600. Jeśli masz wolne 13 700, please zalicytuj, bo zależy mi na tym, aby tych pieniędzy było jak najwięcej, więc zapraszam, odsyłam. Super, bardzo dziękujemy. My też redakcyjnie, onetowo jesteśmy bardzo mocno zaangażowani. Większość dziennikarzy jakby próbuje sprzedać to, co lubi, to, co jest ich pasją, podzielić. Ze mną możesz iść na trening. Masz 103 zł? Zapraszam. Chwilowo mam kontuzję ręki, ale możemy pójść na rury, pobiegać outdoorowo, indoorowo. Nie ma najmniejszego problemu. Łukasz, ja licytuję twoją, ty moją. Bardzo ci dziękuję. Zobaczymy, co z tego będzie. Rafał Gębura, 7 metrów pod ziemią. Dziennikarz, youtuber, kreator. Trzymam kciuki. Dziękuję ci za to spotkanie. Miłego dnia i widzimy się WOŚP-owo. Bardzo chętnie. Tego miesiąca. Jestem do dyspozycji. Super, rewelacyjne. Hej.